skromnie i bez wielkiej reklamy, ale za to punktualnie rozpoczęła produkcję nowa fabryka sody w Janikowie koło Inowrocławia. Są to pierwsze po wojnie zakłady chemiczne, zbudowane od podstaw, jak to mówią, w szczerym polu. Właśnie tutaj, bo Kujawy obfitują w surowce, sól i kamień wapienny. Maszyny pochodzą z dostaw radzieckich. Janikowo produkuje obecnie 150 tysięcy ton sody rocznie. Po zakończeniu budowy wydajność wzrośnie prawie trzykrotnie. Odbiorcy to przemysł nawozów sztucznych, barwników, hutnictwa szkła, no i eksport. Za jedną tonę 44 dolary.